Anna Wierzbowska, Monika Sobieszek, dwójka bez sternika. Dziewczyny, jak ocenicie swój występ? Generalnie wiadomo, że zawsze mierzymy dużo wyżej, więc finał na pewno nie był w naszych założeniach, ale jak gdyby to, jak popłynęliśmy w ostatnim biegu, jest dla nas satysfakcjonujące, bo to jest jedyne, co mogłyśmy wykonać na dany dzień i mamy nadzieję, że ten progres będzie stopniowo coraz lepszy. A i czy poprawy, wiadomo, finał C nie jest waszym osiągnięciem, nie jest waszym marzeniem, ale dużo pracy jeszcze przed wami, czy to są tylko detale, żeby znaleźć się wyżej? Nie, no dużo pracy. Wiemy, że im ciężej się pracuje, tym większe są z tego wyniki. Więc wracamy do Wałcza, trenujemy ciężko, no technicznie, skupiamy się nad techniką i nad formą i myślę, że no, będzie dalszy progres. Czy można to powiedzieć, że Puchar Świata traktujecie jako taki trening przed Mistrzostwami Świata? Na pewno jest to w pewnej formie test, bo tak naprawdę nie mamy tutaj konkurencji, inaczej, nie, na co dzień nie ścigamy się z nikim w Wałczu, więc to jest jedyna forma sprawdzenia się z tym samym typem łodzi. Ale na pewno jest to też forma selekcji i wiadomo, że osady, które nie będą na jakimś tam szczeblu założeń, po prostu będą usuwane, więc staramy się pływać jak najlepiej i realizować założenia, które mamy. A pod względem organizacyjnym, to według was jest to wszystko dobrze przygotowane? Tak, Malta jest naprawdę super torem. Wszyscy zawodnicy, co przyjeżdżają, naprawdę są pod dużym wrażeniem, jak fajnie jest to wszystko zorganizowane, zabudowane. Wolontariuszy, oficjali, wszyscy super. Poznań, miasto, piękne miasto, więc fajnie. To czego wam życzę? Dalszej ciężkiej pracy, myślę, która przynosi sukcesy. I zdrowia.